Cześć moi drodzy, tutaj Blue Jane, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na drugi odcinek z gry Lost Island Let's Journey. Tak moi drodzy, będziemy kontynuować za chwilkę wspaniałą przygodę naszej bohaterki. No to play. O, i mamy właśnie naszą bohaterkę wojowniczkę na 24 levelasie. O, świetnie, super. Patrzcie, jak super wygląda, rewelacyjnie, jak dzierży mieczyk w swojej dłoni, o tak, i ma świetną zbroję i nowego towarzysza, nie tylko sówka, ale również wąż, o tak, złowrogi dla wrogów, oczywiście, moi kochani, zaraz wam pokażę jeszcze to i owo, patrzcie, tak dużo mam przedmiotów pozbieranych, jak fajnie, tutaj są umiejętności, które już sobie porozwijałam. O, najbardziej przydatne moim zdaniem są te. O, zwiększenie obrażeń na pewno. Kolekcjonowanie monet, żeby więcej monet wypadało. To też na pewno warto rozwijać w pierwszej kolejności. Bardzo fajne są również... o, tutaj jest damage, o tak. Ale jeszcze experience, tak moi drodzy. Doświadczonko szybciej rośnie, warto w to inwestować. O tak. I mamy jeszcze coś takiego jak drop chance, czyli szanse wypadnięcia przedmiotów. O, to też warto rozwijać, bardzo, bardzo fajna rzecz. O, a tak poza tym, no to mamy jeszcze przeróżne, fajne zaklęcia, ale ja jakoś tak za bardzo tutaj w tej grze ich nie preferuję. O, mamy jeszcze achievementasy! Patrzcie moi drodzy, juhu! Dzięki temu, że zdobywamy właśnie te osiągnięcia, to zyskujemy jakieś dodatkowe bonusy, które tutaj widzicie, są zaznaczone na żółto. O tak, super. O, na przykład plus 5% wytrzymałości. Świetnie, tak, super. No to ruszamy w dalszą drogę. A jakże, no kosteczki. Rzucamy naszymi kosteczkami. Patrzcie, jaki wróg. O nie, opancerzony świniak. Tego jeszcze nie było. Super, patrzcie. O, znaleźliśmy nowe zwierzątko domowe. O, zdecydowanie, że chcę świniaka. Chcę świniaka. Jaki słodki świniaczek. O tak. Wiem, że są ludzie, którzy trzymają w swoich domach takie fajne domowe świnki, takie brązowe i traktują je właśnie jako zwierzątka domowe. Co wy sądzicie o takim pomyśle? Całkiem chyba fajne. W końcu świnki są bardzo sympatyczne. A jak jest jeszcze taki rodzaj świnek, które można trzymać w domu i są takie słodziutkie i mięciutkie i do głaskania, to już w ogóle. No dobra! Patrzcie, ilu tutaj tych kościotrupów wychodzi z jaskini! Ja ci dam, uciekaj! O, jakiś fajny itemik, wypadł nawet dwa z niego! O, tak, trochę was sporo, koledzy! Do widzenia, to jest kościotrup, żeglarz, sailor... Do widzenia, koleżko! O, mamy już 25 levelas! Idziemy rozwinąć sobie postać. Patrzcie, mamy 6 wolnych punktów do przydzielenia naszej postaci. Oczywiście siła, wytrzymałość i szczęście. Troszeczkę rozwinę naszą wytrzymałość. O, bo sobie ją nieco zaniedbałam. Tak, więcej kasy niech wylatuje. A jakże? I co dalej? O, znowu kolejna świątynia, jaskinia, czy jak to woli, lochy jakieś. O, świetnie, co to jest? Zombiak, który wygląda jak taki mapet trochę. Och, poszywany, Frankenstein, o, poszywany z jakiejś, nie wiem, szmatek, czy coś w tym rodzaju, ojeju. A nasze zwierzątka domowe nas cały czas wspierają, jakie to miłe. O tak, do widzenia. Koleżko. Świetnie, chciałabym wam jeszcze pokazać jakieś nowe rzeczy w sklepiku. Miejmy nadzieję, że uda nam się do tego dotrzeć. Na pewno zaraz dotrzemy do sklepiczku. O, znowu ty, kolego. Patrzcie, jakie mam fajne umiejętności. O, zatruwanko. Trochę śmierdzisz, kolego. Mógłbyś sobie wziąć prysznic na przykład. O, mamy jeszcze coś takiego i coś takiego. Bam, kabum, tak. Błyskawica z nieba i nic więcej nie potrzeba. Haha. Do rozwalania wrogów. Patrz! To jest twój kuzyn! Kolego! Tylko trochę większy był. Och, mam taki mieczek jak Konan Barbarzyńca! Konanówna Barbarzyńca! O! Jestem.
tak? Prawdziwy ze mnie wojownik. Tralalalala, tralalalala. Do widzenia, panie wężu, do widzenia, do widzenia. O, mamy kolejny mieczek, jak miło. Czy w końcu uda mi się dotrzeć do jakiegoś miasta? Fajnie by było, nieprawdaż? Pokazałabym wam jakieś nowe przedmioty. O, i co mamy? Jest wąż i on jest na wyższym poziomie. Wydaje mi się, że warto wziąć tego węża, będzie chyba lepszy. O, tak, ma więcej siły. I tak fajnie sunie, zaraz zobaczycie. O, widzicie? Zniknął na chwilę. Ojej, złowroga skrzyneczka, patrzcie jakie ma zęby, chce nas ugryźć. Zła skrzyneczka, niegrzeczna. Już, zostaw nas w spokoju. O, zostawiła nas w spokoju i wyrzuciła wspaniałe rzeczy. O, mamy kolejne wspaniałe, oczywiście miksturki, przeróżne. Zaraz wam pokażę w moim ekwipunku, jakie mam mikstury, moi drodzy. O tak, o tak. No chciałabym trafić wreszcie do miasta i sobie kupić coś fajnego. O, zaraz wam pokażę. Jakie tutaj miksturki jeszcze mam? O, jest coś takiego, patrzcie. O, dodaję jeden punkt siły, pewnie, że użyj. Te najlepsze to już właściwie poużywałam. O, a tutaj za pomocą tej niebieskiej mikstury możemy zresetować parametry naszego charakteru i przydzielić na nowo punkty, świetnie. Co też jeszcze tu mamy? O, jest zwój, nowy zwój. O, zwiększa regenerację żyćka naszej postaci. Oczywiście tylko czasowo, niestety. O, to już znamy, to już znamy. Idziemy w takim razie dalej, nie chcę na razie tego używać. O, i nic więcej nie mogę wam pokazać. Jaka szkoda, jaka szkoda. Och, póki co, już zużyłam poprzednie miksturki. Były takie smaczne i tyle nam bonusów dodawały dodatkowo. Och. Tak w ogóle, to mnóstwo kasy pozbierałam, więc właściwie mogę sobie jeszcze postać rozwinąć. A jakże, więcej kasiury niech wypada. Więcej obrażeń musimy zadawać. I może damage, nie, niestety damage. Przepraszam, nie damage, nie damage, experience. Więcej doświadczenia chcę, więcej doświadczenia. A dobra, okej. Teraz jak trafię do miasta, o i pewnie teraz trafię do miasta, moi drodzy. Coś tak czuję i nie będę miała za co itemków sobie kupić. Ale być może jeszcze nieco podfarmimy na tych zombiakach pieniążki. O, dawaj kasę, kolego, po co zombiakowi kasa? Przecież i tak już masz ładne widzianko, nic więcej ci nie potrzeba. A ja tutaj muszę modernizować swój sprzęcior. Do widzenia, panie żeglarzu. Och, kościotrupie. Sio mi stąd, sio. O, i już nazbierałam kasiurę, także nie ma tak źle. Obyśmy teraz trafili do miasta, błagam, błagam, no dalej kosteczki. Nie, patrzcie, o jedno pole dalej niż miasteczko, niż kupiec. No niestety, czekajcie, bo chyba mogę rozwinąć swoją postać. No pewnie, że tak, dodamy trochę siły. O nie, znowu ty, ciebie strasznie nie lubię. Tralalalalalala, ile on ma żyćka, ratunku, ratunku, ale się muszę naklikać. Niezmiernie dużo i niezmiernie długo. Tralala, zbieramy pieniążki, zbieramy, zabić się nie damy. O tak, zwłaszcza przez jakiegoś skrzata irlandzkiego, zielonego. Do widzenia, kolego. I jej! Znowu Blue nie rymuje, ile pieniążków, ile pieniążków. I kolejna skrzyneczka. O nie, patrzcie, to jest król. To jest wężowy król. O. Lalalalala, jaką ma wspaniałą koronę. Ale ta korona to tak właściwie chyba nic nie robi. Poza ozdabianiem jego głowy. No, chyba to nie jest jakiś magiczny przedmiot, bo coś słaby ten król. Do widzenia, kolego. Patrzcie, jak fajnie. I mamy nowe achievementas. Jak miło, mnóstwo pieniążków. No nie, znowu ty, ja ciebie strasznie nie lubię. Och, muszę go zabić w ciągu 20 sekund. Jeszcze mamy zegarek na górze. Oj, jest coraz trudniej i trudniej. Tralalalalala, tralalalalala, tral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 
O tak, nasza konanico, barbarzyńco. Ojej, jest dużo, dużo, dużo pieniążków. Ja chcę pieniążki, ja chcę pieniążki. O, dzień dobry, kolego. Może będziemy mieć nowe zwierzątko domowe, jak go zabijemy. I co? Nie ma nic nowego, niestety. O, nareszcie kupiec. I mamy, patrzcie, questy. O, tak. Aha, tutaj są gratulacje, że udało nam się poprzedni quest wypełnić. Pewnie, bierzemy kolejny. O, super. No dobra.
akceptujemy i idziemy sobie do sklepiczku. Przede wszystkim tego nie potrzebujemy, ale na pewno żyćko. Co prawda mam 26 miksturek już, ale ja zawsze kupuję żyćko na wszelki wypadek. Mamy mnóstwo kasiury, więc możemy... Co to jest? Patrzcie, zwój, który zwiększa szanse na obrażenia krytyczne naszej postaci. Bardzo przydatna rzecz. Kupimy, rzecz jasna. O nie, to jest gorsze. Patrzcie, jaka epicka tarcza! No pewnie, że kupujemy. A jakże, ta jest gorsza. To jest gorsze, hełmik. O, hełmik jest całkiem niezły. Ciekawe, jak będę w nim wyglądać. Coś nowego dla naszej koleżanki. O, mieczyk. Jakiś słaby. Dobra, tego nie chciałam. Coś jeszcze? Nie, chyba już nic. A, jeszcze sprzedamy. Usuńmy to, że jest coś nowe i usuńmy śmieci. Patrzcie, jaki mamy teraz porządek piękny i ile kasiury! Świetnie! No to możemy sobie jeszcze rozwinąć postać. O, zdecydowanie rozwiniemy sobie damage. Teraz już skorzystałam ze sklepu, więc bez problemu mogę sobie już rozwijać co chcę. Bardzo ładnie, bardzo dobrze. Świetnie, patrzcie, meteoryt! Nowa umiejętność, czemu ja tego wcześniej nie zauważyłam? Świetnie! No to idziemy do przodu! Zaznaczamy autostart. Ojej, jaki dziwny nietoperz! Hehe, zamrożony jesteś, kolego, nie masz z nami żadnych szans! A jakże! Och, nasza konanica pokona was wszystkich! Brawo, bravissimo Blue Jane! O, tak, ekstra! I co dalej? O, zdobyliśmy magiczny zwój! Może sobie jakiś zwój wykorzystam w końcu. O, patrzcie, mamy taki. O, zwiększa się regeneracja zdrówka, pewnie przyda się. Tak, zwiększają się obrażenia zadawane przez naszą postać. I coś jeszcze? O, obrażenia krytyczne. No pewnie, że używamy. Będzie szybciej się grało. Siomi stąd. Tutaj jest dużo tych wrogów niestety. Świetnie, następny. Kiedy jest taka fala przy tych jaskiniach, to warto właśnie używać tych zwojów. Level up! Jak ekstra! O nie, patrzcie, golem! No, tego jeszcze nie było. Przynajmniej ja jeszcze go nie spotkałam. Świetnie, brawo, bravissimo. Fajne te kostki są i ta losowość w grze. O, patrzcie, idziemy. A już myślałam, że to będzie jakiś zamek i kupiec tu będzie. A to są po prostu lochy. Tralalalalala. Na razie nic sobie nie rozwijamy, bo nie możemy tracić czasu, jak widzicie. Z lewej strony mamy timer. Nasze umiejętności, które aktywowaliśmy, to właśnie teraz działają. O, ekstra. Następny zombijaczek, następny! Jeszcze ktoś? O, nietoperek, pewnie, że wypuścimy cię, kolego. O, i mamy nowego, nowe zwierzątko domowe. Dobra, teraz sobie rozwiniemy. O, tak, to na przykład. To. I co nam zostało? Nic! O, jeszcze rozwiniemy sobie siłę, wytrzymałość, zdecydowanie i tyle. Dobra, idziemy do przodu. Jakie fajne odgłosy wydaje nasza bohaterka. Ojej, jaki opancerzony szczur! Wynocha, zostaw nas w spokoju, kolego! O, nie chcę cię znać! Dalej, auto, start, właśnie. I skrzyneczka, patrzcie, i wstrętny nietoperek tam był! Wynocha! O nie! Nie wiem teraz, w którego mam trafiać! Chciałabym w obu, ale tak się chyba nie da. No, rozwalamy nietoperka. Wynocha, jej, udało się. Brawo, bravissimo Blue Jane. Chyba troszkę wypił naszej krwi. Znowu golem, zaraz go... Patrzcie, po co mam go przytruwać, jak przecież jest meteoryt. O nie, znowu ty, kolego, ciebie strasznie nie lubię. Och, ale mamy dla ciebie specjalne umiejętności. Brawo, bravissimo Blue Jane. Ha. No. Idź tam, skąd przyszedłeś. O, tylko czapka po nim została. No cóż, trudno. Naprawdę, moi drodzy, gra się przednio. Serdecznie wam tą gierosę polecam i zapraszam na kolejne materiałki na moim kanałku. Żegna się z wami Blue Jane. Cześć!